Dzień dobry, kochani. Niedziela rano. Jakoś tak pół do ósmej chyba, pół do jedenastej. Tak, ósmej. Dzisiaj mam... będę miała fajny dzień, świeci słońce, a ja teraz właśnie idę na wybory. Hej kochani, już wróciliśmy do domu. Jest w pół do dziesiątej chyba. Dzień był udany, padało tylko, nie wiem, 15 minut, więc trafiliśmy na ładną pogodę. Dobrze, żeśmy się bawili, fajnie było. Jestem cała czerwona, bo się kąpałam i właśnie teraz krem nałożyłam, więc przepraszam, że nie wyglądam najlepiej. Jestem trochę zmęczona, ale cieszę się, jak się tak zmęczę, bo jestem na świeżym powietrzu, to jest ok. To super jest. Znaczy, że nie musiałam pracować. Niestety, sprawdziłam pliki, które wczoraj nakręciłam, żeby dla Was Wam dodać nowy filmik z Niepolką lajkuję. I oczywiście coś tam źle zrobiłam, czy po prostu nie wiem, co się stało i one nie mogę ich otworzyć. Więc jeżeli nie znajdę sposób, to będę musiała tego filmu nakręcić jeszcze raz, jakoś tak wieczorem, w tym tygodniu, bo chciałam w tym tygodniu go wrzucić. Więc chyba ten filmik będzie we wtorek, jeżeli oglądacie i to jest wtorek, to znaczy, że tak zdecydowałam i tak, po prostu tak się stało, więc przepraszam, po prostu no nie wiem, co się stało, ale no zdarza się, no nie mam co się tutaj frustrować. Tak to jest, nakręcę jeszcze raz, może to lepiej, bo jakoś tak język mi się strasznie plątał,
jakoś tak nie miałam dobry dzień do kręcenia filmu, więc może to nawet lepiej. Więc po prostu będzie go, tylko że nie wiem dokładnie jeszcze kiedy, bo nie wiem kiedy uda mi się go nakręcić jeszcze raz, więc jeżeli się nie uda w tym tygodniu, to w przyszłym weekendzie kręcę i pod koniec, może po prostu już na początek przyszłego miesiąca go wrzucę i będzie on razem ze wszystkimi innymi ulubieńcami niekosmetycznymi, co inne vlogierki i vlogerzy wrzucają. Więc tak, po prostu tak wyszło, przepraszam, po prostu jakoś tak nie miałam wcześniej czasu go nakręcić przed wyjazdem do Polski, ale tak naprawdę chciałam jeszcze poczekać, bo chciałam pójść na taki film, na którym poszłam wczoraj i po nakręceniu filmu, więc jakoś tak chyba tak wyszło, że po prostu musiało tak być, więc tak to jest. Teraz zabieramy się za oglądanie serialu, który oglądamy właśnie w tym momencie, czyli Narcos, bo wszystkie inne się skończyły. Więc będziemy oglądać Narcos i na Netflixie oczywiście. I co? Tyle. Może odezwę się jeszcze do Was później. Przynajmniej mam taką nadzieję, jestem trochę padnięta, więc przepraszam, jeżeli się to nie stanie, ale staram się, żeby się jeszcze do Was odezwać. W ogóle na Snapchacie opowiadałam jeszcze o jednej rzeczy. Tak, czasami mam takie wrażenie, że po prostu chciałabym więcej filmów zrobić, tylko że nie mam za bardzo na to. Z jednej strony nie mam za bardzo na to czasu, żeby to było właśnie bardzo tak super zrobione, i z drugiej strony chciałabym coś a la daily vlogów dla Was nakręcić, tylko że tak naprawdę moja codzienność jest bardzo nudna, bo wstaję tak samo codziennie o tej samej porze, idę codziennie na autobus o tej samej porze, nie będę mogła nic nakręcić w pracy, bo tak legalnie tak nie mogę po prostu, więc jakoś tak nie by było co właśnie do Was nagadać, ale tak naprawdę mam czasami tak, chciałabym do Was rozmawiać o pewnych tematach, które przychodzą mi do głowy po prostu tak w ciągu dnia. Tylko że właśnie przez to, że nie mogę nakręcić nic w ciągu dnia, to o nich zapominam w ogóle i w następnym na przykład nie polka lajkuję, czy vlogu, czy tak dalej. Jeżeli to nie przychodzi mi jeszcze raz do głowy, to po prostu o tym zapominam. Więc pomyślałam sobie, że czasami, na co dzień to na pewno nie dam radę. Jestem już tego pewna, więc nie będę nic tutaj obiecywać. Chciałabym tak usiąść do kamery, bardziej do kamery niż do telefonu, bo będzie lepiej słychać i widać wieczorem, i o jakimś temacie do Was gadać. Mogą to być 5 minut, 10, czasami może 20, i po prostu to szybko zmontować i później na drugi dzień to wrzucić. Czy za 2 dni, nie wiem, jeżeli jakoś tak zobaczyć, jak to wygląda. Tylko że właśnie spytałam się o tym Wam na ptacie i spytałam się, żebyście głosowali na czy właśnie takiego typu filmów o właśnie moich myśli lepiej by było dla Was właśnie zobaczyć na Snapchacie czy na YouTubie. Głosowaliście tylko, że był remis, więc nie mam za bardzo jak zdecydować, więc po prostu napiszcie mi tutaj na dole, co o tym sądzicie. Ja jeszcze pomyślę, jak to zrobić, może jakieś próby zrobię.
Mogę zrobić tutaj na Snapchacie i też na kamerę normalną i zobaczę, jak to mi będzie szybciej szło, żeby po prostu to dla Was później zmontować, żeby to wrzucić po prostu, bo no niestety to nie jest moja praca, więc jak ja bardzo późno przychodzę do domu, to znaczy ja przychodzę do domu tak około 8:30, 9:00. Jeszcze muszę kolację przygotować i zjeść, zanim jakoś tak rozumiem o co chodzi w moim domu. To jest 10:30, więc ja tak nie chciałabym siedzieć codziennie na montażu filmów, bo chciałabym też spędzić trochę czasu z moim mężem, tak? Albo na oglądanie serialu czy coś takiego. Ale może, no nie wiem, 2 razy w tygodniu, coś takiego. Powiedzcie mi, co Wy na co o tym myślicie? Czy w ogóle dla Was to ma sens? Czy na przykład, nie wiem, codziennie coś nakręcić i to właśnie wrzucić w jednym filmie raz w tygodniu? Nie wiem, no może coś takiego by było lepiej. Powiedzcie mi, co Wy o tym sądzicie, tutaj na dole w komentarzach. Ja bardzo chętnie przeczytam Wasze myśli, bo jakoś tak moje są trochę niewyraźne za bardzo. Więc tak. I staram się, nie wiem czy na lato, bardziej możliwe na wrzesień, zacząć serię filmów, o której wam mówiłam już dawno temu, właśnie żeby nauczyć Wam trochę słów po włosku. Już spróbowałam parę razy pierwszego odcinka nakręcić, jeszcze nie znalazłam taki swój sposób na to, więc dlatego jeszcze nie ma właśnie mojego pierwszego filmika o tym temacie. Jeszcze zastanawiam się też na tytuł tej serii filmów, ale może o tym będzie mowa w innym filmie. No dobrze, więc tak, dobra, zabiorę się za oglądanie parę filmów na YouTubie zamiast zanim mąż skończy parę spraw z pracy ogarnąć. Potem oglądam Narcos i wrócę do Was. No więc, kochani, czas już iść spać. Oglądaliśmy dwa odcinki Narcos, czyli czeka nas czwarty odcinek pierwszego sezonu do oglądania. Jest ich 10, a drugi sezon będzie we wrześniu już. Więc tak. Podoba mi się ten serial, jest fajny, bardzo dobrze kręcony, jakoś tak bardzo historyczny. Ja bardzo lubię właśnie, jak tak jest ta prawdziwa historia i mogę się coś więcej dowiedzieć o czymś, które na mnie nie uczono po prostu, więc bardzo, bardzo interesujące. I w ogóle tak pomyślałam, że tak naprawdę o Ameryce Południowej to nic nie wiem. Oprócz faktu, że na pewno jest tam fajnie i na pewno są tam też problemy jak wszędzie, ale tak naprawdę no, nie uczą nas tego miejsca na świecie po prostu, więc no tak, muszę się wiele jeszcze uczyć i to dobrze, bo lubię się uczyć nowych rzeczy. Więc tak, bardzo interesująca seria i nawet jeżeli bohater
jest Pablo Escobar, czyli bardzo niedobrą osobą z punktu widzenia legalnego tak naprawdę, bo osobiście to nigdy go nie poznaję na pewno, to jest dobrze opowiadana i jest opowiadana z punktu widzenia policjanta tak naprawdę, więc no interesująca historia, interesujące rzeczy po prostu się dowiedziałam, więc fajnie też właśnie się uczyć trochę i historia jest jeden z moich ulubionych przedmiotów, znaczy był jeden z ulubionych moich przedmiotów w szkole, więc cieszę się, jak mogę się czegoś więcej dowiedzieć właśnie o jakiejś tam historii. Więc tak, kochani, ja już się z Wami żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną cały dzień. My oczywiście zobaczymy się w następnym filmie, a życzę Wam po prostu dobranoc albo miłego dnia. Nie wiem, kiedy oglądacie. Pa!